Spotkaliśmy się dzisiaj w 80. rocznicę śmierci komendanta Okręgu Śląskiego ZWZ, później AK, Józefa Korola. Kilka słów o samej postaci. Postać, jak szereg życiorysów naszej śląskiej historii, po pierwsze nietuzinkowa, a po drugie niestety tragiczna. Tak, że to była postać już znana przed wojną, że był to właśnie między innymi starosta tarnogórski. I później nastąpiła fala szeregu aresztowań, gdzie tak naprawdę podziemna organizacja tutaj na terenie Śląska już właściwie już się nie podniosła do tej skali, którą rozkręcił, można tak kolokwialnie powiedzieć, właśnie Józef Korol. Organizacja podziemna, którą tutaj zorganizował, sięgała tak naprawdę właśnie od Zaoluzia po Kłobuck i od Nysy po Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie. To naprawdę była bardzo prężnie działająca struktura. Józef Korol właśnie pochowany w tym miejscu. Pierwszy dowódca Śląskiego Okręgu ZWZ. Tego 3 Batalionu Lekkiej Piechoty stacjonujemy tutaj w Cieszynie. Mamy takie miejsca, mamy postaci, które czasami są zapomniane. A myślę, że o tych, którzy cechowali się tym, że tworzyli patriotyzm i walczyli o tą wolność, musimy zawsze pamiętać. Ja dziękuję, że mogę tu uczestniczyć z żołnierzami mojego batalionu w tej uroczystości w tak, można powiedzieć, zacnym gronie, a jednocześnie obiecuję, że będziemy robili wszystko, aby i te miejsca, i te postacie były znane każdemu. Cieszy mnie to, że mamy tutaj młode pokolenie, tak? Mamy pokolenie tych, którzy będą to wszystko kultywować. Nosimy mundury, różne mundury, ale Bóg, honor, ojczyzna, myślę, dla każdego jest znana i są wartości, o które musimy w życiu dbać. Dziękuję bardzo. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światłość wieku i stanie, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.